Sygnalizacja na ulicy, na skrzyżowaniu ulicy Prusa i Warszawskiej powinna ruszyć w dniu jutrzejszym i tutaj kieruję słowa w kierunku przede wszystkim kierowców o cierpliwość, ponieważ samo włączenie tych sygnalizacji niekoniecznie może od razu rozładować wszystkie korki. Będziemy doświadczać w pewnym momencie dużego nasilenia ruchu i będziemy dostosowywać, tak regulować tą sygnalizacją, aby możliwie upłynnić jak najbardziej ruch. Ale przy okazji też zwracam się do wszystkich kierowców, którzy nie muszą jeździć do domu w okres pracy przez centrum Wieruszowa, mogą przejechać obwodnicą, też należy z tego korzystać. A po jakimś czasie ocenimy, na ile będzie sprawna ta sygnalizacja. Przy czym od razu chciałbym też powiedzieć, że celem montażu tej sygnalizacji było uniknięcie wielu wypadków, które na tym skrzyżowaniu zdarzały się. I miejmy nadzieję, że ten cel osiągniemy.